Cześć internetu, tu Milka i witajcie w kolejnych inspiracjach. Kolejny miesiąc znowu za nami. Strasznie szybko to leci, prawda? Jednakże nie da się ukryć, że czerwiec to był gorący miesiąc. W obu tego słowa znaczeniach. Ale te temperatury naprawdę dały mi popalić. No i oczywiście wszystkie alerty RCB. I na dodatek turbo burze, no nie oszukujmy się. Pogoda była co najmniej ciekawa. W kwestii jednak rzeczy interesujących, rzeczy inspirujących również było gorąco. Zacznijmy od, skoro już o temperaturze mówimy, książki Para Wróg. Mówiłem o niej już ostatnio, mówiłem też o niej jeszcze wcześniej. Praktycznie ostatnia książka Pratchetta, kończąca jego dorobek życiowy, jakim jest Świat Dysku. I co ciekawe, trzecia książka o Moiście von Liebwigu, czyli no nie powiem, że mojej ulubionej postaci ze Świata Dysku, ale zdecydowanie o bohaterze mojej ulubionej książki, czyli Piekła Pocztowego. Para Wróg opisuje, co się dzieje w Bank Morpork, kiedy dochodzi do odkrycia lokomotyw i ogólnie pociągów, a co się za tym wiąże w ogóle mocy parowej, okiełznania tego wszystkiego. No i oczywiście na miejscu muszą być osoby, które będą potrafiły pociągnąć za odpowiednie sznurki, będą w odpowiedni sposób potrafiły to wszystko ułożyć w kwestiach finansowych oraz ogólnie rzecz biorąc cywilizacyjnych. Czyli mamy Patrycjusza, mamy Vimesa, mamy właśnie Moista. Jest też Harry Król, który nie oszukujmy się, jest prawdopodobnie najlepszym przedsiębiorcą, jak i również jedną z co prawda mniej rozpoznawanych postaci Świata Dysku, ale jednak bardzo ważną postacią, ogólnie rzecz biorąc, Bank Morpork. No i byłem przekonany, że ja już tę książkę czytałem, naprawdę. Ale z drugiej strony nie pamiętałem o niej kompletnie nic, absolutnie. I tak dosłownie miałem takie głupie uczucie, takie głupie déjà vu, że czytam którąś stronę, dzieje się jakaś akcja i z drugiej strony gdzieś tam mam takie przeczucie, co się zaraz wydarzy, ale to jest takie uczucie pewniejsze niż przeczucie, jakkolwiek głupio to brzmi. Otóż no, najlepiej bym to chyba mogło powiedzieć o zakończeniu, no ale oczywiście nie chcę wam spoilować. Także nie wiem, jakimś czym w ogóle jej nie zapamiętałem. I jak tak właściwie teraz sobie o tym myślę, to chyba nawet wiem, dlaczego jej tak nie zapamiętałem. Bo to nie jest najlepsza książka Pratchetta, zdecydowanie nie. Powiem więcej. Jest ona poniżej średniej i to zdecydowanie poniżej średniej. Najbardziej chyba boli mnie to, że Moist, o którym w ogóle ta książka zdawałoby się jest. No bo przeczytajmy opis z tyłu. W Bank Morpork pojawia się nowy wynalazek. Wielka i hałaśliwa machina wykorzystująca potęgę wszystkich czterech żywiołów. Ziemi, powietrza, ognia i wody. A że to Bank Morpork już wkrótce ściąga tłumy zachwyconych gapiów. Niektórzy wcześniej dostrzegli ducha czasów i przybywają uzbrojeni w notesy i płaszcze przeciwdeszczowe. Moist von Liebwig otrzymuje od Patrycjusza zlecenie, a nie należy do miłośników ciężkiej pracy. Oczywiście kieruje urzędem pocztowym, bankiem królewskim Menicą, ale posługuje się głównie słowami. Słowa na szczęście nie są zbyt ciężkie i rzadko wymagają smarowania. Jednakże Moist bardzo lubi pozostawać przy życiu, co sprawia, że nowa oferta Vetinariego jest trudna do odrzucenia. Para idzie w ruch nad Światem Dysku. Jej poganiaczem jest pan Zimmel. Człowiek z kaszkietem i suwakiem logarytmicznym, mający ciekawy układ z sinusem i kosinusem. Jeśli Moist chce się utrzymać na torze, musi się zmierzyć z wiadrami smaru, pewnym cholerykiem i grupą mocno rozgniewanych krasnoludów. Opis spoko bardzo podkreśla, że Moist odegra tutaj ważną rolę i faktycznie odgrywa, ale nie aż tak ważną. Moist, nawet pozwolę sobie powiedzieć, nie jest tutaj taką jakby główną osią wydarzeń, ani taką, jakby to powiedzieć, takim symbolem tego
Kurskiego, jak pewnie chciałby Pratchett, tak jak to było w świecie finansjery i piekle pocztowym, symbolem wydarzeń tego, co się dzieje. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jest gościem we własnej książce. Jest to pewien znak czasów, no i niestety znak tego, że już z nami nie ma Terry'ego Pratchetta. Jako w pewnej mierze koniec świata dysku i koniec przygód z Ankh-Morpork, wejście świata fantasy, świat, właściwie można by powiedzieć, steampunku, świat rewolucji industrialnej, rewolucji przemysłowej, jeżeli wolicie takie określenie. A więc koniec pewnej ery. No to to jest ta książka. Ale czy jest to dobra komedia, dobra książka Pratchettowska? Pozwolę sobie stwierdzić, że niestety nie. Po części zostając w tematach książki. Opowiem wam o Animcu, którego obejrzeliśmy sobie z Julią w czerwcu. I który, że tak powiem, widziałem tam spoilery, widziałem mniej więcej zarys fabuły, wydawało mi się to bardzo ciekawe. I bardzo mi się podobało, że również Julia się w to wkręciła. Otóż anime o tytule Rising of the Shield Hero, czyli takie jakby powstanie, czy też nie wiem jak to było przełożone na polski, powstanie bohatera tarczy, czy też legenda tarczownika, whatever, jak zwał, tak zwał. Rising of the Shield Hero, albo w skrócie, jak z Julią mówimy, Shield Hero. Opowiada o gościu, który zostaje wciągnięty do książki, przeniesiony do innego świata, jak się okazuje, razem z trzema innymi gostkami, mniej więcej w tym samym wieku co on, żeby razem z nimi był czterema świętymi bohaterami, którzy będą bronić świat, czy też królestwo. To jest złą stronę, ta skala poszła, ale whatever. Przed falami ciemności, które co jakiś czas nawiedzają kraj, głównie sprowadzając nieumarłych i no troszkę większe potwory. No i wydaje się to takie cheesy w założeniu. Ale już na samym początku to powiem. Trzeba przetrwać pierwszy odcinek, który, jak na Animce, ma podwójną długość, bo nie jest to zwykłe 20 minut, jest to 40 minut. Ale jest to potrzebne, bo naprawdę tylko w ten sposób, może nie tylko w ten sposób, ale był to bardzo dobry sposób, żeby napędzić wydarzenie i nastawić widza na to, co tak naprawdę będzie się działo w tym anime. Bo jeżeli by skończyło się w połowie tego pierwszego odcinka, czyli po 20 minutach, tak jak każde inne anime, to by to wyglądało jak typowa taka klisze historia, taka cheesy, wow, jesteśmy w innym świecie, spoko, będą przygody, tu mam przyjaciół, kompanieros i lecimy zabijać potwory. Spoko. Nawet jeszcze dzięki status magic, czy tam magii statusu, coś takiego, whatever, mają ci bohaterowie wizję takiego jakby interfejsu świata. Wygląda totalnie jakieś MMO. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Otóż mianowicie każdy inny bohater dostał jakąś fajną broń. Jeden dostał łuk, drugi dostał miecz, trzeci dostał włócznie, a nasz bohater dostał tarczę. No i no, co to za broń z tej tarczy? No właśnie, żadna. Więc od razu wszyscy tak na niego, no ale co to za broń, ta tarcza? Do czego ma służyć? Na dodatek tamci zachowują się od samego początku jak strasznie odeci. O wow, przywołaliście nas do tego świata, więc pewnie coś od nas chcecie, a więc my tutaj będziemy takimi kozakami. No i bardzo, bardzo długo pozostają w tej roli. Przypominało mi to takie trochę bardzo proste sesje RPG, zwłaszcza z jakimiś nowymi ludźmi, którzy
pierwszy raz być może dotykali tę kwestię, że no to my tu jesteśmy bohaterami tej historii. No, nasz tarczownik trochę do tego tak sceptycznie podchodzi. No i nie unosi się tak jak oni. Się tak nie rządzi. Co oczywiście automatycznie daje mu etykietę, że jest jakiś taki słabszy. Potem dzieje się jeszcze kilka innych rzeczy, których nie chcę wam tutaj zaspoilerować, ale jak się dzieją, to nasz bohater musi zaczynać od samego dołu. I mówię tutaj serio, od samego dołu. Diabeł tkwi w szczegółach. Tak jak powiedziałem. Najpierw musi upaść na sam dół, żeby potem było to właśnie rising. Najpierw musi stracić wszystko, żeby była ciekawa historia odkupienia i udowodnienia swojej niewinności. I tutaj od razu zaznaczę, że spoilerem, który głównie zachęcił mnie do obejrzenia tego, był właśnie sposób, w jaki właśnie Naofumi, czyli główny bohater, nie wiem jak to powiedzieć, dowiedzie swego, poniesie zemstę, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wie, że odpłaci. Sposób, w jaki Naofumi odpłaci tym, co mu w mniejszy lub większy sposób zaszkodzili, jest satysfakcjonujący, bardzo satysfakcjonujący. Wydaje mi się, że Julii też się podobało. Mi na pewno. I co bardzo fajne, anime nie kończy się wcale po tych wydarzeniach, mimo że to byłby bardzo dobry koniec pierwszego sezonu. Ale leci dalej i co więcej, decyzje podjęte w tej pierwszej połowie, powiedzmy, jak najbardziej przenoszą się na następne odcinki. I bardzo mi się to podobało, że jest takie konsekwentne to anime i dobrze egzekwuje podjęty plan działania. Trochę irytowało to, że w ostateczności każdy z bohaterów jest nadęty, egoistyczny i nie za bardzo chce współpracować z kimkolwiek. Nie chcą w ogóle ze sobą porozmawiać. Najbardziej oczywiście tamta trójka, no a Naofumi powiedzmy też nie grzeszy cierpliwością czy nie wiem, jakimś altruizmem. Względem ich oczywiście. Mimo to jednak jak najbardziej polecam. Jedno z lepszych anime, jakie ostatnio oglądałem. Co więcej, naprawdę niczego mu nie brakuje. Ma dobrą kreskę, dobrą fabułę. Kończy się troszeczkę cliffhangerowato, ale że tak powiem w dobrym kontekście. A ponieważ drugi sezon jest prawie pewny, oj, będę czekał na drugi sezon. No i oczywiście nie da się ukryć, że po czymś takim bardzo naszła ochota, żeby sobie jakieś MMO pograć. Kto wie, może jakaś inspiracja klica, będę mówił o MMO, które zacząłem, które bardzo mi się spodobało. Na razie jednak jeszcze się nie odważyłem żadnego wypróbować. Bo chyba wszyscy sami dobrze wiemy, jak bardzo time consuming one potrafią być. I tak właściwie w ten sposób płynnie przechodzimy do tematu gier. Powiem sobie o dwóch, bo dwa tytuły się pojawiły. Pierwszy z nich to giereczka mobilna, którą sobie grywam teraz w wolnym czasie. Jest to Raid Shadow Legends. I ogólnie rzecz biorąc jest to taka troszeczkę bardziej realistic fantasy gacha. Realistic fantasy mam na myśli mówiąc, że nie jest to okropnie anime albo okropnie przesadzone fantasy. Tylko takie bardziej z krwi i kości. Ogólnie graficznie wygląda super. Mechanicznie
Też jest spoko. Bardzo mi się podoba, że wszystko jest zautomatyzowane, więc tak naprawdę w trakcie pracy mogę sobie tylko co 30 sekund gdzieś tam coś kliknąć i to zupełnie wystarczy, żeby mieć naprawdę porządny progres w ciągu dnia. Jednakże ta gra tak bardzo by chciała, żebyś wydał pieniądze, naprawdę. Tak skąpi dropu jakiegokolwiek bohatera w większej rzadkości, większego rarity, że aż serce się kraje. No i oczywiście jest dużo grindu, nawet powiedziałbym, że całe mnóstwo. No ale tak jak mówiłem, ta automatyzacja i fakt, że tak naprawdę musisz nic zrobić, tylko tak, kliknąć start, następna misja, następna. Ewentualnie czasem ulepszy jakiś ekwipunek, no a na to już możesz albo zignorować, albo faktycznie poświęcić na to trochę czasu, że i naprawdę będziesz widział swoje efekty. No i jasne, jest to spoko giereczka. Bardzo stabilna, bardzo dopracowana i dopieszczona, zwłaszcza pod względem właśnie graficznym. Trochę mi przeszkadza to, że najlepsze hero, jakiego mam, to jest jeden epic. No a to jeden epic, a jest jeszcze legendary i legendary nie mam żadnego. Zdobycie ekwipunku jakiejś wyższej jakości, czy też rzadkości, whatever, też jest bardzo trudne. Gra mało co rozdaje za darmo i jest bardzo dużo grindu. Nie jest to problem, jeżeli się właśnie... jeżeli człowiek szuka właśnie czegoś takiego, żeby grało się tak naprawdę same, w trakcie pracy, w trakcie lekcji, w trakcie wykładów, whatever. Ale jednak. Mimo to jednak spokojnie jakieś 8 na 10, 8 plus na 10 bym giereczce dał. Może bardziej 8, bo jednak ostatnio ma problemy z tym. Ja już go wyzażnię, ja zaś przed nią mówiłem, że jest stabilna, ale jak ma problem ze stabilnością, coś tam z serwerami się dzieje. Whatever. To tylko ostatnio. Tak naprawdę od przedwczoraj, więc dwa dni. Że czasem okazjonalnie potrafi mnie gra wyrzucić. Ale nic na tym nie tracę. Wystarczy grę zestartować, zwykle działa od nowa. Nic poważnego. A na przykład przecież jak Lineage 2 wyszedł na smartfony, no to... Co chwila potrafią wywalić i nie potrafią się w ogóle odpalić potem z powrotem. No. Jest ok. Za to już z takich większych release to Gearbox i 2K stwierdziło, że dobrze by było ludzi przygotować na wielki release Borderlandsów 3 poprzez wypuszczenie darmowego DLC-ka do Borderlandsów 2. Nawet nie pre-sequel, ale właśnie dwójki. To jest super głupi sequela. Aż tak nie lubię. Dwójeczka, super, naprawdę. No i fajnie. Darmowe DLC, darmowa kampania fabularna, która ma właśnie być wstępem do fabuły trójki. Podniesiony level cap, nowe legendarne przedmioty, w ogóle cała taka jakość nowych przedmiotów efferwescent, czyli tęczowe. Do tego również nowy, taki endgame'owy boss. Wszystko spoko, wszystko fajnie. I jak na darmowy DLC, jak na darmowy dodateczek, naprawdę nie mam co tutaj narzekać. Jasne, darmowy dodateczek do trochę już starej gry i nie ukrywajmy, że nawet ta komiksowa grafa Borderlandsów tutaj nie pomaga, ale bardzo miło było wrócić, naprawdę. I tak przyjemnie się grało z Maciejem, zresztą playthrough wrzuciłem na kanał, więc możecie w każdej chwili obczaić. Tak przyjemnie się z Maciejem grało, że naprawdę przymykam oko na wszelkie wady techniczne. Czy też, no, może nie wady, tylko po prostu już przestarzałą technologię. Bo, no, co tu dużo mówić, Borderlandsy to jest zaś znowu gra, która jest klasą samą w sobie. Jest ludem shooterem, jakiego po prostu drugiego chyba się nie znajdzie. Jeżeli nie jest to oczywiście inny Borderlands. Jedyne ale takie poważne ale, miałbym tutaj do fabuły. Bo miał być to wstęp do trójki. Trójki, w której przypomnę, mamy Wallhunterów, którzy wyruszyli w kosmos na statku, który nazywa się Sanctuary. Tak więc jest to kontynuacja tych Sanctuary, które mieli wcześniej.
W teorii przynajmniej była mowa o tym, że będą szukali voltów z wykorzystaniem tej gwiezdnej mapy, która została znaleziona w tej wciąż Borderlands. No ale... Excuse me? Przecież... To, w jaki sposób się kończy ten dodatek, w żaden sposób nie wyjaśnia, ani moim zdaniem nie wprowadza w to, co może się dziać w trójce względem tego, co do tej pory zostało pokazane. Powiem więcej, jest takim krokiem wstecz. Zabrakło może tam na końcu po prostu takiego, że jesteśmy World Hunterami i to jest właśnie to, co robimy, czyli szukamy tych map, szukamy tych krypt, tych voltów, tych skarbców, mamy je upolować wręcz. No ale... Tak jak mówiłem, to jest wręcz... To coś tam, gdzie... Cofnięcie się. Nie jest nawet takim wprowadzeniem. Chyba, że wszyscy się myliliśmy o tym, co tutaj, względem tego, co do tej pory było pokazane o Borderlandsach trójce. I tak naprawdę... A zresztą, zagrajcie, bo warto, jest za darmo. Kofineczka mi się tu dobija. Zagrajcie, bo jest za darmo, więc jak najbardziej mogę to polecić. Nawet tak samo Borderlands 2 są świetną grą. W tym momencie jeszcze trwa Steam Summer Sale, więc jak najbardziej możecie je zgarnąć sobie za grosze. I to jeszcze w Handsome Collection, czy jakimś innym Game of the Year Edition, gdzie wszystkie DLC-ki będą jeszcze dorzucone za darmożkę, czy za... mniej niż połowę ceny, więc jak najbardziej się opłaca. Ale jestem ciekaw, czy też bylibyście zawiedzeni tym właśnie zakończeniem. Ja byłem. Ja byłem, bo mimo, że villain był spoko i sam zamysł był jak najbardziej fajny, to jednak nie gra mi to. Nie gra mi to. Czegoś tu nie widzimy. Albo po prostu chcieli na siłę przypomnieć, że istnieje coś takiego Borderlands 2 i tym samym oczywiście przypomnieć, że hej, tu jest jeszcze Borderlands 3, więc wykorzystamy sobie asety, które gdzieś tam nam zostały po kątach. I zwróćcie sobie taką po prostu za darmożkę uwagę na Borderlandsy, bo to fajna seria. Mogło tak być. Mogło tak być. Ale się tego raczej nie dowiemy. Jestem ciekaw, jak właśnie to będzie wyglądało z początkiem Borderlandsów trójek. Tutaj jednak... A zresztą, nie będę już żadnych założeń tutaj sobie wyrabiał. Co będzie, to zobaczymy. A zagrać jak najbardziej warto. Dobra, okej, skończymy już, bo Kofi bardzo chce się tutaj dostać, gdyż lata tutaj taka ćma i ona bardzo chce ją upolować. Dziękuję bardzo, że dołączyliście do mnie po raz kolejny. Bardzo mnie to cieszy. Zostawcie w komentarzach oczywiście info o tym, co was inspirowało, co u was się wydarzyło ciekawego. U mnie jeszcze było dużo rzeczy związanych z pracą bardzo fajnych, na przykład fakt, że zdałem taki certyfikat, jakby powiedzieć... Coś w rodzaju takiego... menedżerskiego, administracyjnego foundation, nazywa się to IT4 Foundation, z czego jestem bardzo zadowolony i dumny. Ale właśnie, co u was? Dajcie znać i trzymajcie się ciepło, a ja idę głaskać Kofinkę i pomogę jej złapać te ćma. Przynajmniej tyle jestem winien za to, że odciąłem ten pokój na czas nagrywania. Kofi? Kofi, jaka ty szybka. To co? Polujemy? Ty myszko malutka.